Program Powiększenie, Łukasz Chmiński, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu ze mną dyrektor zakładu oklejania kolumn, pani Agata Miedzińska. Witam Panią bardzo serdecznie. No Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, oczywiście prostuję, ale gdzieś z taką nazwą się spotkałem, to pewnie przez to wyłączność na oklejanie, tak, czy plakatowanie, to taka, tak, nazwa. Jeszcze raz, Zielonogórski Ośrodek Kultury, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani dyrektor, spotykamy się w związku z informacją, która pojawiła się dziś w Kronice Lubuskiej. Mówiliśmy o poszukiwaniu imion, czyli jednego imienia dla konkretnego Bachusika, które gdzieś tam stanie przy ulicy Festiwalowej. Mówiliśmy o tym, że kilkadziesiąt takich zgłoszeń się pojawiło. To poszukiwanie jest połączone z 40-leciem i chciałbym, żebyśmy o tym 40-leciu porozmawiali tak szerzej, bo to ma być pewnie rok pełen atrakcji, tak mi się wydaje. No, taki jubileusz świętujemy w tym roku. No rzeczywiście, jubileusz jakby wymusza troszeczkę jakieś pozycje, realizacje takie, których może do tej pory jeszcze nie było, albo szersze, albo no po prostu zupełnie z innej pary kaloszy. I takich kilka elementów w roku jubileuszowym 40-lecia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury szykujemy oczywiście. Zaczniemy chociażby od tego, jak już wspomniałeś, że Zielonogórski Ośrodek Kultury od 14 marca będzie miał swojego chyba już 30 w Zielonej Górze. Ja próbowałem dzisiaj to policzyć, nie jest to łatwe, ale myślę, że około 30. Rozmawiałam z kolegami z informacji turystycznej i najprawdopodobniej będzie 30. Czyli 30 Bachusik na 40-lecie. Tak. Zaprosiliśmy Zielonogórzan, żeby nam pomogli w znalezieniu imienia dla tego Bachusika. Zbliżamy się do momentu, bo do końca lutego mamy termin, kiedy można jeszcze nadsyłać nam te propozycje. Potem będziemy pewnie sądować, która z tych. A tu mam wynotowane nazw. Zokusik, Gronek, Zielonek, Kulturek. To takie pierwsze z brzegu, które gdzieś wychwyciłem, ale z tego, co widziałem, to zainteresowanie jest dużo, bo kilkadziesiąt chyba takich. Tak, tak. I rzeczywiście rozpiętość w tych nazwach jest tak przeogromna, począwszy od identyfikacji z imprezami, po identyfikację z osobami. Miedzikus gdzieś chyba na się przykład, pojawi. Na przykład. No już nie mówiąc o tych nazwach, które absolutnie z historią gdzieś daleko, daleko z X-ami na końcu się zdarzają, ale są przesympatyczne i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim autorom tych nazw, że chcieli nas tutaj wesprzeć. To pani dyrektor, oprócz tego Bachusika, co się pojawi? Koncert jakiś pewnie wielki? To na tak, pewno. Ten cały połowa marca, czyli rzeczywiście ta data, kiedy Zielonogórski Ośrodek Kultury powstał, to będą takie trzy spotkania, najprawdopodobniej trzy, bo już dzisiaj wiemy, że Irena Santor spotka się w sobotę z publicznością i niestety biletów już nie ma na ten koncert, a w sprzedaży są od poniedziałku. Były od poniedziałku, ale prowadzimy już w tej chwili rozmowy, aby no poprosić panią Irenę, żeby w Zielonej Górze wystąpiła raz jeszcze. I jest to całkiem możliwe, więc proszę cierpliwie czekać, może uda się jeszcze raz. Oczywiście na tym spotkaniu 14 to będzie taka retrospekcja tego wszystkiego, co się w Zielonogórskim Ośrodku Kultury działo na przestrzeni tych 40 lat i dzieje wciąż. Latem chcemy zaprosić na takie koncerty wspomnieniowe, bo prowadzimy rozmowy między innymi z grupą Weekend, która w Zielonogórskim Ośrodku Kultury ćwiczyła, walczyła i zdobywała laury. Z zespołem Olala, z grupą Rogala. Być może uda się pościągać, chociaż pewnie nie cały, ale ten dawny skład tych zespołów. Kilka osób, które z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury wyrosły, a w tej chwili już gdzieś daleko w Warszawie. Pani dyrektor, o tych imprezach, jak one są gdzieś tam zaplanowane w czasie wakacji, na pewno będziemy mówić. Ja bym chciał, żeby teraz w pani odczuciu i w pani opinii jako pracownika ZOKU, to na pewno ten ośrodek jest ważny, odczucie czy tworzenie tego ducha kulturalnego w mieście też pewnie spełnia jakąś swoją rolę. Myślę, że dziennikarze w jakiś sposób to doceniają, a pani zdaniem ludzie to doceniają? Ludzie identyfikują się, wiedzą, co to jest Zielonogórski Ośrodek Kultury?
Powiem tak, oczywiście jest ogromna rzesza tych zielonogórzan, którzy doskonale wiedzą, co to takiego ZOK w Zielonej Górze, że nie jest to żaden inny zakład jak Zielonogórski Ośrodek Kultury, ale oczywiście jest mnóstwo jeszcze takich ludzi i zielonogórzan, którzy pewnie nie wiedzą, że Zielonogórski Ośrodek Kultury mieści się w budynku amfiteatru. Niestety wiele lat też sami trochę na to pracowaliśmy, mówiąc o tym, że do amfiteatru. I częściej jest wciąż tak, że Zielonogórski Ośrodek Kultury kojarzy się z miejscem, czyli z amfiteatrem i z imprezami w amfiteatrze, aniżeli nad samą działalnością ośrodka kultury jako takiego. Ale robimy wszystko przez te lata, aby identyfikacja była prawidłowa i dlatego mówimy o Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Tam widzę ZOK, to logo, które też już w mieście jest rozpoznawalne. Widzę, że pani ma gdzieś tam przypięte. Pani dyrektor, skoro jesteśmy przy amfiteatrze, to na tym amfiteatrze się skupimy troszeczkę. Jak pani ocenia, w jakiej on jest kondycji? Mówię o budynku, o infrastrukturze. Amfiteatr to takie trzy elementy. Czyli budynek amfiteatru, który też już ma 100 lat. Scena amfiteatru, która w 2007 roku po remoncie została oddana publiczności i widownia, która no już absolutnie czeka na swoją renowację. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że powstała koncepcja modernizacji widowni amfiteatru. To w ubiegłym roku udało się i serdecznie dziękuję też wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że taka koncepcja powstała. To duże pieniądze. Duże pani dyrektor, to jakie? No liczymy w dużych milionach. To już są naprawdę duże pieniądze i nie będzie pewnie łatwo je... Ale duże, 10, 15, 20, 30, 50? No ponad 20. Cała koncepcja to jest ponad 20 milionów z zadaszeniem amfiteatru. Czyli takie odświeżenie, renowacja, modernizacja całego obiektu? Całej widowni z zadaszeniem. Czyli takiego prezentu raczej na 40 urodziny nie będzie. No, ja rozumiem, że to są ogromne środki finansowe i nie będzie łatwo je zdobyć. Natomiast poszukujemy, tak, w tej nowej perspektywie finansowej, czy w ogóle będą szanse na to, żeby gdzieś zapukać o środki finansowe na renowację widowni amfiteatru. I no, staram się gdzieś poszukiwać kontaktów, gdzie można znaleźć. Może będziemy szukać w każdym bądź razie. I jest to jakieś takie moje też zadanie, żeby spróbować zrobić wszystko w każdym bądź razie, żeby odnowić tą widownię amfiteatru. No zobaczymy, czy się uda. Pani dyrektor, jak nie w tym roku, to może w kolejnym, a jak nie, to... W tym roku na pewno nie, no na to 40-lecie to może, na pewno. To może na 50 urodziny się uda. Pani dyrektor, pięknie dziękuję, że znalazła pani czas dla nas. Dziękuję za wizytę w studiu państwu. Przypomnę, Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, była państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja państwu dziękuję za uwagę i przypominam, że można zgłaszać swoje propozycje imion dla Bachusika do końca tego miesiąca, do końca lutego, do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, a uroczyste odsłonięcie Bachusika w 40 urodziny 14 marca. Zapraszamy na ulicę Festiwalową. Oczywiście jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.